mimo że oświadło bardziej na prelegenta niż na nas. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mirosław Makowski i chciałem posługiwać się notatkami, bo jestem już starszy, ale po tym, co usłyszałem, to troszkę mam ochotę Państwa rozbawić. Rozbawić tym, że myśmy byli kiedyś młodzi też i ta rzeka stanowiła dla nas istotny element życia. Ta rzeka żyła w jakiś sposób, chodziło się nad tę rzekę po to, żeby się wykąpać również, po to, żeby ją w jakiś sposób poznać. Natomiast to, co widzimy w tej chwili, to jest miasto, które powoli poszukuje powrotu do tej rzeki. Poszukuje powrotu do tej rzeki w jakiś sposób taki, no jak tu widzimy, organizacyjny. To znaczy wybudowaliśmy piękny gmach twarzą do tej rzeki, ale jak dzisiaj szedłem tutaj, to ciężko było się dostać przez drzwi frontowe. Ja tu tak sobie żartuję oczywiście trochę, ale widzą Państwo tutaj barki z lat 70., barki z Kazimierza. Dwa lata temu z grupką znajomych mieliśmy taki śmieszny pomysł, żeby wynająć barkę i zrobić tam lokal. Spotkaliśmy się nawet z władzami miasta i zadaliśmy im jedno proste pytanie, czy przewidują na przykład coś takiego w wielu rozlicznych planach aktywizacji rzeki i miasta, żeby podciągnąć media do tej rzeki. To znaczy, żeby każdy przypływający taką barką mógł sobie wpiąć barkę w licznik i pobierać prąd i oddawać się śmieci. Myśmy nawet znaleźli tę barkę, jedną z takich bark, które tam były na zdjęciach z lat 70. i chcieliśmy ją wyremontować, ale jest w takim stanie, że już się nie daje wyremontować. Ciekawostką jest to, że część polskich barek, które w tej chwili bardzo można za fajne pieniądze kupić w zaprzyjaźnionych z nami Niemczech, tak dawniej zachodnich, to są ponoć barki żeglugi szczecińskiej. No więc wracając do pytania, które zadaliśmy władzom miasta, czy przedstawicielom władzy miasta, czy przewidują taką możliwość, żeby doprowadzić media i żeby te barki stały przy wybrzeżu, usłyszeliśmy, że mają bardzo wiele pięknych planów, bardzo wiele projektów, jakieś fundusze unijne, ale takiej możliwości nie przewidują. Być może to się zmieniło. Jakieś dwa lata temu tę rozmowę robiliśmy. Na razie to jedno, co widzimy, to jest to, że w porównaniu z tym, jak wyglądały lata 60., kiedy Wisła stanowiła naturalne centrum rozrywki, to w tej chwili w zasadzie poza nielegalnym piciem piwa na bulwarach wybudowanych przez prezydenta Starzyńskiego przed wojną jeszcze, nic się tutaj w zasadzie nie dzieje. To mnie martwi, dlatego że mamy fenomenalną rzekę. Mamy rzekę z pięknymi bulwarami. Jeden z pierwszych projektów metra w Warszawie, taki wizyjny troszkę, zakładał metro płytkie, ciągnące się bulwarami warszawskimi. W tej chwili na tych bulwarach mamy 3 ogródki, 4 barki, kilka osób, które próbują coś zrobić. No i stan tych barek, które zostały w rzeczywistości, widać tutaj tak na tym zdjęciu. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Ja myślę, że możemy zrobić jedną rzecz. To znaczy wszyscy tutaj zebraliśmy się po to, żeby myśleć o tej rzece, o tej Wiśle i o tym, żeby próbować otworzyć to miasto. Jest w tym pewien problem, dlatego że jak wszyscy wiemy, jest to w ogromnym stopniu miasto ludzi, którzy się tutaj wprowadzili całkiem niedawno. I to ja tego nie oceniam, nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle. Z mojego punktu widzenia może trochę źle, bo już nikt nie pamięta, że plac Wilsona nazywa się plac Wilsona, a nie plac Wilsona. Ale tak to po prostu jest. Jeżeli my nie otworzymy tym ludziom szans na to, żeby mieli gdzie spędzać czas, czas nad Wisłą właśnie na przykład, to ta rzeka będzie martwa, projekty związane z tym miastem będą martwe i będziemy mieli tylko nowe centra handlowe, a Wisła jest świetnym miejscem, żeby postawić nowe centra handlowe. Tak
po prostu wzdłuż tego całego wybrzeża. To w zasadzie chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Tutaj to, co Państwo widzicie, to są zdjęcia z lat 70. i zdjęcia ze współczesności. Ten kontrast jest rzeczywiście dosyć zabawny, ponieważ to miasto jest historycznie nawiedzone przeszłością. Martwi mnie, że od tej przeszłości się powoli odwracamy, tak samo jak się odwracamy od Wisły. Martwi mnie to, że tej przeszłości tu nie ma trochę i że ta przeszłość funkcjonuje troszeczkę jako taki obiekt muzealny. Muzealny właśnie w kategoriach misia. Tu akurat miś z Poznania. W Poznaniu jest troszkę inna rzeka. Tu Państwo językoznawcy powiedzieliby mi bardzo ładnie, skąd nazwa rzeki w Poznaniu. Ta Wisła funkcjonuje też w kategoriach projektów artystycznych oczywiście. To jest akurat Centrum Sztuki Współczesnej, lata 90., jakiś taki performance czyjś. Natomiast to jest wszystko funkcjonowanie martwe. To miasto jest odwrócone od Wisły, odwrócone od przeszłości, odwrócone od wszystkich zdarzeń i w zasadzie niewiele z tym można zrobić. Są takie osoby jak Klara Kopcińska, która próbowała coś z tym zrobić, ale tradycja tego miasta wygląda raczej tak jak po lewej stronie. To są budynki przedwojennego Towarzystwa Osiedli Robotniczych, otoczone opieką konserwatora zabytków oraz wyglądające w stanie w takim, jak jest. I tak właśnie wygląda to miasto w tej chwili. Jest jedna barka, jedno miejsce, gdzie można przyjść, gdzie można coś zobaczyć i niewiele więcej. A mamy piękne bulwary, piękny widok po drugiej stronie Wisły. Takiego widoku nie ma żadne duże europejskie miasto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie.